Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj w ramach poradników dotyczących ciekawostek języka C dla mikrokontrolerów AVR, ale tak naprawdę nie tylko dla AVR. Dzisiaj chciałbym bowiem też opowiedzieć o kilku fajnych rzeczach, do jakich możemy wykorzystać makra preprocesora. No zwykle z nich korzystamy w jaki sposób? Każdy fajny LED i do migania diodą LED czy coś takiego. No czasami wiadomo, no niektóre osoby coraz bardziej skomplikowany sposób. Tu nie chodzi mi o to, żeby pokazać dzisiaj skomplikowane sposoby, ale żeby pokazać takie praktyczne techniki programowania, jak się nimi posługiwać w niektórych sytuacjach, które mają ułatwić pracę nam, czyli programiście. Dlatego dzisiaj przygotowałem taki prosty projekcik o nazwie Timery CTC CFG 05. Numerek ma, wchodzimy w maina. Tutaj, jak widzicie, są zainstalowane z jakichś moich poprzednich poradników takie typowe makra za pomocą hard define zrobione do właśnie migania LED-em, ale no cóż, to każdy zna, prawda? To tego każdy używa, dzięki temu w main robimy sobie LED in, LED off i teraz gdybyśmy tylko diodę sobie zmienili na inny port pin, to tutaj w tych trzech miejscach wystarczy zmienić i sprawa załatwiona. Tymczasem to, co mnie nurtuje, to co dzisiaj w tytule poradnika, timery, konfiguracja timerów w trybie CTC. Moim zdaniem, moim skromnym, ale jedynie słusznym zdaniem, bym tak powiedział, no chyba najczęściej i w pierwszym rzędzie sięgacie po konfigurację właśnie jakiegokolwiek timera, zwykle 8-bitowego, bo to wystarczy, do tego, żeby on pracował w trybie CTC. Po co? Po to, żeby korzystać chociażby z timerów programowych tak zwanych, prawda, żeby mieć silnik do napędzania i tak dalej, i tak dalej. I teraz, no bardzo często zmieniamy mikrokontrolery. Ja przynajmniej bardzo często robię projekty, dopasowuję mikrokontroler do różnych potrzeb, czasami do tego, co mam. Czasami wybiorę jeszcze, bo mam zapasy, starą Atmega 8, a czasami wezmę Atmega 88, czasami Atmega 1284 potwora, czasami Atmega 128 i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, gdybym chciał ten kod, tą konfigurację timerów zmieniać pod każdy mikrokontroler, bo niestety, no niby to jest bardzo podobnie w każdym mikrokontrolerze, ale wiadomo, różnią się rejestry, nazwy rejestrów, nazwy bitów i tak dalej. Czyż nie fajnie, żeby było można w jakiś bardzo uniwersalny sposób skonfigurować sobie zawsze timer, niezależnie jaki procesor bierzemy do pracy w trybie CTC i żeby przy okazji było przerwanie z prawidłowym wektorem przerwań? No to jest celem dzisiejszego poradnika. Ja stworzyłem w tym momencie albo jakby taką mini biblioteczkę MK Timers Lib. Oczywiście to jest jej wstępna wersja, ja myślę, że będę ją rozszerzał o jakieś kolejne ciekawe funkcjonalności, ale być może to jest dla Was też taka podpowiedź, od czego zacząć i jak to dalej sobie wyprowadzać. Nie wiem, czy pamiętacie też, jak kiedyś już na YouTube podałem taki poradnik, tylko tam to było bardziej koncepcyjnie, w jaki sposób przygotować sobie za pomocą właśnie tego typu makr, o jaki dzisiaj będziemy omawiali, sprawy związane z konfiguracją. Tu Czaruś mi się przemieszcza po ekranie, a jego ogon dostojny przeszedł, więc tam, żebyśmy mogli sobie też prosto konfigurować przerwania zewnętrzne int 0, int 1, int 2, albo nawet PC int i żeby nie musieć zawsze pamiętać w szczegółach o tym, zaraz, czy jak miało być wyzwalane zboczem narastającym, to miało być bite jest 0, takie i takie. Oczywiście pamiętać na pamięć tego nikt nie pamięta, ale trzeba głęboko sięgać do noty, patrzeć w bity i tak dalej, zawsze gdy zmieniamy procka. Tymczasem mogą nam to załatwić właśnie tego typu rozwiązania. Tam to podawałem, a dzisiaj przechodzimy sobie na obsługę, na bardzo szybko uniwersalną obsługę timerów do pracy w trybie CTC, włącznie z włączeniem przerwania od porównania. Moi drodzy, w tym celu przygotowałem sobie dla timera 0 i dla timera 2 oddzielne pliki. Timer 0 widzicie ttc.cih i tak samo timer 2. Dla timerów 8-bitowych, no mógłbym to przygotować dla timera 16-bitowych, timer 1, ale zwykle, no sami powiedzcie z praktyki programowania, kto korzysta z timera 1. Oczywiście ja tutaj mówię o rozwiązaniach dla mikrokontrolerów Atmega, z serii Atmega, nie Atetiny, dlatego że no niestety w Atetiny timery bywają bardzo ograniczona ich liczba, a tym bardziej mają jeszcze bardziej zróżnicowane ustawienia, możliwości i tak dalej. A to, co tu zrobimy, uda nam się
dostosować do większości atmeg i będziemy sobie dzisiaj wybierali, kompilowali kod na różne atmegi, zobaczymy, czy wyskoczą błędy. Wejdźmy zatem na początek do pliku timer0ctc i zobaczmy, co tutaj sobie robimy. Od czego ja w ogóle zaczynam? Przede wszystkim na samej górze sobie umieściłem przerwanie. Zobaczcie procedurę obsługi przerwania, bo wiadomo, że gdy skonfigurujemy taki timer za pomocą jakiejś funkcji, którą sobie później napiszemy, setup timer tam 0ctc, no to przy okazji trzeba napisać, od razu stworzyć procedurę obsługi przerwania. No to ciach, tworzymy ją ISR i ona może być pusta. Oczywiście tutaj można wstawiać, ale czy w tym pliku bibliotecznym warto wstawiać swój własny kod procedury obsługi? No nie za bardzo. Dlatego też ta procedura obsługi została przeze mnie zaopatrzona w tak zwany atrybut weak. Zaraz wyjaśnię, chociaż już kiedyś był mój poradnik na temat atrybutów weak, do czego to służy. Zobaczycie, że bardzo fajny mechanizm, ale przede wszystkim zobaczcie, że tu wstawiłem jakąś nazwę wektora przerwań, która już chyba mniej więcej kojarzycie, że jest w ogóle niepodobna do tych, które są używane w AVRGCC, bo przecież tam kojarzymy timer 0 na przykład comp vect, timer 0 comp avect i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem tutaj jakaś taka nazwa. A no właśnie, ta nazwa będzie definiowana przez naszą grupę makr tutaj. Tego jest niedużo. Otóż w świecie mikrokontrolerów AVR w atmegach tak naprawdę istnieją i dominują, o ile dobrze pamiętam, ja się mogę gdzieś mylić, ale zawsze wtedy można sobie zaktualizować te hash define'y. Istnieją dwa makra dla timera 0. Timer 0 comp avect, tak? Albo timer 0 comp vect bez literki A, bo na przykład atmega 32 nie ma dwóch kanałów PWM, a na przykład dwóch kanałów porównania wartości licznika z OCR-em, więc jest bez tej literki A. Oczywiście jak jest literką A, to znaczy, że może występować z literką B w kanale B, ale znowu z praktyki bardzo rzadko wykorzystujemy tą B, dlatego ja sobie przygotowałem przynajmniej do moich potrzeb tego typu dwie definicje. Zobaczcie, mam tu zrobione if defined, chociaż ja to lubię skrócić, zrobimy sobie if def, timer 0 tu nie musi być nawiasów, if def timer 0 comp avect, czyli jeśli taki timer 0 comp avect jest widoczny w ramach kompilatora dla ustawionego procka, to pod tą naszą nazwę ma się podstawić ta nazwa. Ale jeśli to będzie atmega 32, to widać, że tutaj to nie jest na przykład procek typu atmega 32. No na pewno nie atmega 8, bo ona dla timera 0 w ogóle nie ma porównania i tak dalej. On może pasować tylko w trybie normal. To może na początku od razu spróbujmy sobie to testować. Tutaj sobie zrobię też coś takiego jak Project Properties. Zobaczcie, przejdziemy sobie w AVR, Target Hardware, jest Atmega 1284, a wybiorę, zobaczcie, na przykład Atmega 16, czy tam 32, to jest praktycznie to samo. Klikam Apply and Close i zobaczcie, trach zmieniło się. Wyszarzone jest teraz to, a odszarzone jest timer 0 comp vect, a więc teraz pod tą nazwę podstawi mi się prawidłowa nazwa wektora przerwania. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. A gdybym wybrał na przykład atmegę 8 przez przypadek, później używając tej biblioteki, nie chce mi się zaglądać, wiem, że to zawsze działa i w przypadku użyję sobie na przykład atmegi 8, no to słuchajcie, lecimy, sprawdźmy sobie atmega 8, wybieram apply and close, a tutaj zobaczcie, co się stało. Te dwa się wyszarzyły i pojawia nam się error, nieobsługiwane przerwanie dla timer 0. W związku z tym tu od razu kwadraciki czerwone, gdybym chciał spróbować skompilować, to w ogóle w tym tutaj mi od razu wyskoczy, tylko tu nie ma polskich literek, kurczę, to powinienem zrobić... Tu w ogóle wyskoczyły mi dwa errory, jeden albo nawet kilka errorów, ale to nieistotne. Najważniejszy error, gdzież on jest, o tutaj, nieobsługiwane przerwanie dla timer 0. Widzicie, od niego się zaczyna, a potem, że lecą następne błędy, to już co innego. Ale gdybyśmy w swoim kodzie niechcąco skorzystali, no to od razu widzimy, ach, rzeczywiście, panie, no timer 0 nie ma tych kanałów, ale jak już tylko weźmiemy sobie procka, który posiada, czyli project properties, jeszcze raz sobie zmienimy target hardware i weźmy sobie atmegę 88, czy jakąś tego typu, ta już powinna mieć. To teraz, gdy puszczę kompilację, zobaczcie, wszystkie znikają błędy, odszarzyło się timer comp A i tak dalej. A więc już widzicie, jak to robię z samym przerwaniem i z samą nazwą wektora. Po prostu podstawiam odpowiedni wektor przerwania. Jeszcze chwilkę poczekajmy na to, co daje nam atrybut weak i czy tutaj będziemy pisali ewentualnie sobie kod swojego przerwania.
pomyślcie sobie, mamy jakąś bibliotekę MK Timer. Zwykle biblioteki nie należy używać i w niej zmieniać kodu. Jak już to robi coś we własnych plikach. I pod tym kątem to będzie, ale o tym opowiemy sobie za chwilkę. Lecimy zatem dalej. Po pierwsze, zobaczcie, tutaj wyliczam sobie za pomocą również makr. A co? Jak mogę? Przecież te wszystkie makra nie będą brały udziału w kodzie wynikowym, tylko tutaj na etapie preprocesora zostanie to wszystko powyliczane. Otóż wyliczam sobie minimalną częstotliwość w hercach albo maksymalną częstotliwość w hercach dla danego FCPU, jak jest ustawione w projekcie. A więc zobaczcie, ten kod jest sprytny, bo bierze pod uwagę, czy mamy taktowanie 1 MHz, a może 8 MHz, a może 11.0592, a może 18.432, a może 20 MHz. I gdybyśmy chcieli czasami ustawić jakąś częstotliwość CTC inną niż 100 Hz, dlaczego mówię inną niż 100 Hz? Bo najczęściej ustawiamy 100 Hz, żeby mieć przerwanie CTC co 10 milisekund. Najczęściej. Czasem bywa tak, że chcemy o wiele częściej, jak znamy się, wiemy, że możemy i tak dalej, nawet i ktoś by chciał 1000 Hz sobie ustawić w CTC, prawda? No można, ale wtedy z kolei to nam dzięki temu, że wyliczamy sobie min i max i będziemy od tego uzależniali, tutaj wszystko jest powyliczane, to w zależności od FCPU dostaniemy też komunikat, że dana częstotliwość CTC i XHZ jest poza zakresem obsługiwanym przez timer 0. Czyli przykładowo, gdybyśmy chcieli mieć 1000 Hz przerwanie nie co 10 milisekund, a co 1 milisekundę CTC dla taktowania procka 1 MHz, to wyskoczy nam ten błąd i ma wyskoczyć. Teraz rozumiecie, o co chodzi? Więc zobaczcie, jaką drogą ja idę sobie, obserwujcie te makra, co one wyliczają, jak robią, kiedy w razie czego wyrzucają nam błąd w kompilacji. Tylko chyba te polskie literki tu będę musiał pozamieniać na bez si, ci i tak dalej, albo w ogóle zamienię to może na angielskie napisy, wtedy nie będzie problemu, moi drodzy. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o te makra, bo teraz zaczynają się przecież, jak zajrzymy do noty katalogowej, to na przykład taka Atmega 32, moi drodzy, ma ile rejestrów? Ma tylko rejestr TCC C0 ma rejestr, słuchajcie, TCCR0, w którym jest ustawiana za pomocą bitów CS02, 01, 00 częstotliwość taktowania naszego timera, a jednocześnie na przykład tryb CTC. Wszystko się dzieje w jednym rejestrze, ale już w Atmedze nowszej, Atmedze 328, już te rejestry są podzielone na TCCR0A i 0B. I to widać tutaj. Pamiętacie, ostatnio ustawiliśmy Atmegę 388. Ale to jest praktycznie to samo z tego punktu widzenia, co Atmega, moi drodzy, 328. Dla przykładu weźmy sobie Atmegę 328, żebyście widzieli, że to dla niej też się ładnie tutaj skompiluje, tylko muszę wyszukać, gdzie ona jest, tutaj gdzieś będzie. Atmega 328P na przykład, proszę bardzo, appliant close, kompilacja poszło i widzimy, aha, już z noty sobie przypominamy, no dobra, ona ma TCCR0A, TCCR0B. A tutaj sobie tworzę takie nazwy, zobaczcie, że if defined TCCR0A i zdefiniowany TCCR0B, to oznacza, że podstawiam sobie pod własne nazwy TCCR0A podkreślenie reg, ten rejestr, a tu ten rejestr. Dzięki temu będę mógł stworzyć niżej uniwersalną procedurę do skonfigurowania tego timera. Zaraz zobaczycie, w jak ciekawy i przyjemny sposób. To samo się tyczy pozostałych rejestrów, takich jak OCR0A. Wystarczy sprawdzić, że jest ten rejestr, to już będzie wiadomo, że B to będzie wiadomo, że na pewno wystąpi OCR0A, a nie sam OCR0, prawda? No to przełączmy na Atmegę 32 i zobaczmy, czy prawdę mówię, czy tak to się stanie. Weźmy sobie teraz samą gołą Atmegę 32 czy tam 16, to jest obojętne, apply and close i zobaczcie, trach, zamieniło się. Teraz to jest wyszarzone, to się nie kompiluje, a skompiluje się to. Przy czym w naszym kodzie będzie wyglądało może to dziwnie, bo tam będzie występowała nazwa TCCR0B reg, ale tak naprawdę ona będzie zawierała nazwę TCCR0, tak samo jak TCCR, bo wszystko jest w jednym rejestrze TCCR0. Jak sobie zajrzycie do noty tej Atmegi 32? Krótko mówiąc, powiem Wam, że dla takich najbardziej znanych i domyślnych rodzin mikrokontrolerów AVR starych, które używacie, to jest począwszy od Atmegi 8, stareńkiej, prawda? Akurat nie w przypadku timera 0, ale to podobne rzeczy sobie zrobimy w przypadku timera 2, gdzie będzie trzeba zrobić troszeczkę inaczej, bo tam nieco inaczej się niektóre bity ustawia. Chociażby
albo przede wszystkim bity od taktowania timera. Krótko mówiąc, jest ten sposób, który tu omawiam od samego początku, powinien nam działać na wszystkich praktycznie atmegach, tych popularnych przynajmniej najbardziej, tak? No bo powiedzcie, nie znacie Atmegi 8, a jej odpowiedników Atmega 48, 88, pomijam już te literki A albo P na końcu, prawda, czy PA, 168, 328, Atmega 644, tak, ta 40-nóżkowa odpowiednik pinologiczny Atmegi 32, ale już zawiera pamięci flash o wiele więcej, albo smok, jeśli chodzi o wielkość pamięci RAM, wśród AVR-ów Atmega 1284, też pinologiczny odpowiednik Atmegi 32. Bo nieraz wy szukacie jakiejś Atmegi z ogromną ilością pamięci RAM i zwykle wpada wam do głowy Atmega 128. Gdy nie potrzeba wam aż tylu pinów, to Atmega 128 jest przerostem formy nad treścią. Tym bardziej, że ona posiada, ona posiada 8 kg RAM-u, a Atmega 1284 posiada aż ile? Uwaga! 16 kB RAM-u. Jest to jedyny procesor AVR spośród tych starych, który posiada 16 kB RAM-u. Oczywiście Atmega 128 zawiera też więcej innych peryferiów, jak timery i tak dalej, ale już pomijam piny GPIO. Gdyby potrzeba było tych innych peryferiów więcej, no to wtedy rozumiem, że sięgamy po Atmegę 128 czy tam 64. No to zobaczcie, skoro sobie tu pozamienialiśmy, to jeszcze przygotowałem sobie takie makro configure CTC. I zobaczcie, tutaj sobie robię w ogóle takie makro, konfigurę CTC. W zasadzie to chyba niepotrzebnie, bo tu przedtem myślałem, że gdzieniegdzie będą dwa bity do ustawienia, ale zwykle w każdej Atmedze, gdy ustawiamy tryb CTC, to wystarczy ustawić bit WGM01 albo w rejestrze TCCR0A, albo w rejestrze TCCR zwykłym, gdzieś TCCR0 na przykład, tak? Więc teoretycznie nie jest to takie istotne to makro, no ale jest, gdyby się okazało, że słuchajcie, nie ma takich ustawień rejestrów albo takich nie ma, no to znaczy, że nieobsługiwany timer, funkcja setup, dlatego nie obsługuje mikrokontrolera. Przykładem będzie właśnie ta Atmega 8. No i dochodzimy do sedna, zobaczcie, w tym pliku C. Setup timer 0 TCCTC, to my, inkludując tą bibliotekę, będziemy mogli wywołać, bo nagłówek tej funkcji jest przeniesiony do pliku H, tutaj w tym miejscu, więc będziemy go mogli wywołać w naszym main C, gdybyśmy chcieli się posługiwać. I tu pięknie mamy configure CTC. To tak naprawdę w zasadzie to powiem wam, że też żeby nie było zamieszania, to chyba to troszeczkę uprościmy i jednak sobie to zrobimy w ten sposób. Ja bym proponował TCCR0A reg WGM01. W tym momencie nie musimy mieć tutaj tej definicji, bo będzie niepotrzebna i podobnie tutaj ta definicja będzie niepotrzebna, czyli już na gorąco sobie troszeczkę upraszczam, bo wiecie, pisałem to, robiłem wcześniej, a teraz zobaczcie. I mamy prostą funkcyjkę, zobaczcie, no niby nic, kilka linijek do napisania, ale jak mamy sprawdzać, które bity gdzie w CTC, nie tylko, to jest taki, można powiedzieć, snippet. Ustawiamy prescaler zawsze przy CTC, zwróćcie uwagę, że nieważne, czy mamy taktowanie procka 1000 milion herców, czy 1 MHz, czy 20 MHz, to prescaler 1024 zawsze ładnie tutaj uda nam się ustawić, a on spowoduje, że w rejestrze porównania OCR0 czy OCR0A, który jest zawsze 8-bitowy, zawsze uzyskamy wartość dla danej oczywiście częstotliwości pożądanej tych przerwań, tak? Czyli albo, czy 1000 Hz, czy 100 Hz i tak dalej, tak? To zawsze sobie to uzyskamy, przynajmniej te nasze 10 milisekund 100 Hz. Jedyne co zrobię, to zobaczcie, w związku z tym, że tutaj, jak wam mówiłem, dodałem takie coś jak atrybut weak. Co to oznacza atrybut weak? Przypominacie sobie? Bo mogłoby, zobaczcie, Ctrl-X tego tutaj nie być. Ale wtedy trzeba by było, ja tu mówię, kod przerwania można umieścić w dowolnym własnym pliku C. Czyli można byłoby to skopiować, tutaj skasować albo zakomentować i przenieść sobie do maina. Albo do innego pliku swoją procedurę obsługi przerwania. Bo głupio tak w tej bibliotece to zmieniać, jeszcze się coś w niej popsuje. Tymczasem
Fakt, że dodany jest tutaj, moi drodzy, ten atrybut weak oznacza, że on, że ta procedura obsługi przerwania podlega tak zwanej słabej kompilacji. Co to znaczy słabej? To znaczy, że jeśli użytkownik gdzieś w kodzie programu wpisze swoją własną procedurę, ale już bez tego atrybutu oczywiście weak, zobaczcie, przejdę do maina i gdzieś tutaj nad mainem sobie zrobię tą procedurę, ale bez tego atrybutu weak, to jak wiecie, z jednej strony kompilator powinien nam wyrzucić błąd, no bo przecież mamy dwie procedury takie same zdefiniowane, tak? Oczywiście tu jeszcze nie dopowiedziałem jednego, że te sprawdzanie nagłówku w związku z tym tej nazwy wektora przeniosę również do pliku H, tak samo będzie dla timera tego kolejnego, żeby tutaj działała mi ta nazwa. Zobaczcie, teraz skompiluję. Powinno nam się skompilować bez problemu, a jednak coś nam tutaj nie poszło. Ach, nie poszło. Dlaczego? Dlatego, że nie zainkludowałem jeszcze naszego pliku bibliotecznego hash include, słuchajcie, i piszemy mk timers i wybierzmy sobie najpierw to mk timer, proszę bardzo. Ciach. I już widzicie, że wszystko się skompilowało, nie ma żadnych problemów. A gdybyśmy w tej bibliotece wywalili ten atrybut weak, to doprowadzamy do sytuacji, gdzie kompilator powinien się zakrztusić, no bo zobaczy dwie wersje tego samego przerwania i obydwa są tak zwane mocne, tak? Czyli zobaczcie, gdy teraz spróbuję skompilować, to dostaję wręcz błąd, error. Dwa razy zdefiniowana procedura obsługi przerwania. Więc ja bym musiał tutaj, chcąc sobie skopiować, to tu musiałbym skomentować albo skasować. Gdzieś kiedyś się pomylę, będzie problem. Ale jeśli zostawiam, zobaczcie, ten atrybut weak, to widzicie, dzieją się czary, cuda. To oznacza, że kompilator tej procedury nie kompiluje, bo ona ma atrybut weak, a kompilator zauważył, że użytkownik zrobił swoją procedurę bez atrybutu weak, ta ma pierwszeństwo, ta jest kompilowana, dzięki czemu my w bibliotece naszej nic nie musimy zmieniać. Jedyne, co możemy zrobić, to tak jak tu mamy w pliku nagłówkowym, wywołać naszą funkcję, proszę bardzo, w mainie sobie po init, powiedzmy setup timer 0 ctc, proszę bardzo, już się ustawia, mamy przygotowaną procedurę obsługi przerwania, no to może, moi kochani, oczywiście musimy pamiętać, że tutaj, skoro wchodzimy w przerwania, to zawsze już trzeba przed while'em wrzucić globalną obsługę przerwań, tak, zobaczcie, wszystko się kompiluje. Pięknie, moglibyśmy z tego już skorzystać, spróbować zamigać jakąś diodą, tutaj jakąś flagę sobie zapalać, stworzymy sobie szybko zmienną, na przykład volatile, pamiętacie, volatile musi być, jeśli chcemy ze zmiennej korzystać zarówno w procedurze obsługi przerwania, jak i w programie głównym, a tak będziemy chcieli zrobić. Uint 8t, na przykład flag, albo flag 0, nazwijmy ją tak, albo flag T0, średnik. I teraz zobaczmy, chcemy sobie tutaj tą flagę ustawiać na 1. Flag T0 równa się 1. Natomiast tutaj gdzieś w pętli głównej chcemy z tego korzystać do migania diodą. Czyli if flag T0 jest równy 1 i flag T0 jest inny niż 0, to oczywiście tą flagę sobie wyzerujemy. Flag T0 równa się 0 i zobaczcie, moi drodzy, skoro to się już odbyło, to tutaj możemy sobie, mamy przygotowane, ja mam na porcie PC7 przygotowaną diodkę, jest ona zainicjalizowana, to mogę sobie użyć makra, na przykład LED TOG do zmiany jej stanu, proszę bardzo, LED TOG średnik, mogę to skompilować, tylko że mam to skompilowane, słuchajcie, dla procesora Atmega 32, a ja mam osadzony, jak pamiętacie, Atmega 1284. To już musiałbym kombinować ręcznie w ustawieniach rejestrów, prawda? A tymczasem, skoro mam taką biblioteczkę, w której wszystko jest ładnie przygotowane, to ja sobie, panie kochane, tylko tutaj wchodzę, klikam, żeby mi sprawdziła, jaki mam podłączony procek, tak to fajnie zostawiłem. Po zmianie procka warto zrobić clean projektu, skompilować go, zrobić i proszę bardzo, wgrać do procesora, podświetlam projekt, wgram do procesora i uwierzcie mi, że diodka miga, tylko że tak szybko miga, że ja nie widzę, żeby ona mrugała. No wiadomo, bo jest 100 Hz, tak? Czyli co 10 milisekund. Jak to sobie troszeczkę spowolnić? No wystarczy sobie ustawić tu jakąś zmienną, na przykład uint 8t cnt, jakiś licznik równy 0 średnik i teraz sobie zrobimy, że if cnt większe 10, to panie kochany, weź nam zrób
Zamigaj diodą i ustaw CNT z powrotem na 0. Dzięki temu już diodka powinna rzadziej mrugać. Mam coś na miarę timera programowego. Proszę bardzo, kompiluję, wgrywam. Teraz mi diodka... A tak, CNT, CNT plus plus by się przydało zrobić. O, proszę bardzo, żeby ono się gdzieś, żeby ten CNT się gdzieś zwiększał. Kompiluję, wgrywam do procka i proszę bardzo, musicie mi uwierzyć, nie mam tu już kolejnej kamery, diodka sobie mruga już o wiele wolniej. Jakbym chciał, żeby sobie mrugała co sekundę, to bym musiał zrobić, że jak mam co 10 milisekund, to co 99, to powinno mi to już mrugać w takim tempie, jakbym chciał, czyli co ile, moi drodzy? Poczekajcie, coś mi się nie wgrało, jeszcze raz. I teraz mi, o, i mruga mi, słuchajcie, co sekundę, tak? Proszę bardzo, taki ala pseudo timerek programowy. I jak widzicie, kod kompiluje się. Zobaczcie, jeszcze raz przechodzimy, to Wam muszę pokazać. Weźmy teraz sobie z ręki, wybierzmy procka Atmegę 161, jakiś mniej, bardziej, mniej typowy. Kompilacja. O, tu nam, o przepraszam, tu przeszło z błędem, bo tu jest jakaś nietypowa, rzadziej wykorzystywany procesor, tu by trzeba było wejść w notę i sobie to poprawić. To nie dla wszystkich, mówiłem, że dla tych najbardziej popularnych, dla tych już takich nietypowców nie chciało mi się robić, no ale weźmy sobie Atmegę na przykład 168P. Proszę bardzo, apply and close, kompilacja. Oczywiście porty jeszcze się mogą nie zgadzać, oczywiście tutaj mam w main C, nie zgadza się ta, nie ma port C oczywiście. No ale poza tym, no dobra, ale będą miały wszystkie na pewno porty jakiś B0, to proszę bardzo, zmieńmy sobie na B, żeby dla tych Atmek dało nam się to kompilować, proszę bardzo, o, i już działa. Zajrzyjmy w takim razie już ostatecznie, żeby długo Was nie męczyć, do pliku dla timera 2. Zobaczcie, że jest wszystko praktycznie to samo, tak samo zrobione. W pliku H możemy się spodziewać sprawdzania i dobierania naszych wektorów, nazw wektorów przerwań prawidłowych. Wyprowadzona jest również procedura setup timer 2 CTC. I moi drodzy, kod tych wszystkich każdy fajnów jest praktycznie, moi drodzy, identyczny. Tutaj też niepotrzebnie zostawione, to sobie możemy wstawić do setupa, bo to mówiłem, że wyprostujemy sobie, o tak zrobimy, a te tutaj rzeczy będziemy mogli sobie, o, proszę bardzo, usunąć. Ciach. I proszę bardzo, już z pilnowaniem się, czy mamy odpowiednią częstotliwość dla podstawy czasu, jaką chcemy zrobić i tak dalej, możemy zainkludować. Oczywiście tutaj zrobiłem zarówno w pliku H0 i 1 coś takiego, że najpierw tą stałą CCCXHZ, czyli tu ustawiamy przede wszystkim, jaki będziemy chcieli mieć pożądaną prędkość w hercach tego naszego przerwania od CTC. Jak dajemy 100, to już to zaczyna się kompilować. Jeśli damy 0, a nie jakąś wartość, którą chcemy, żeby to przerwanie występowało, to kod się nam na szczęście w ogóle nie kompiluje, nie zajmuje miejsca. Zobaczcie, że tutaj cały CTC2 setup jest wyszarzony, a więc nie korzystamy z niego, nie jest kompilowany, nie jest brany pod uwagę i tak dalej. Chociaż wiadomo, że kompilator, gdy niektóre funkcje są nieużywane, a ma włączone odpowiednie przełączniki kompilacji, to też nie używa. Ale tak dla porządku, jak widzicie, wszystko pięknie, ładnie jest zrobione i to bym chciał dać Wam pod rozwagę. Ten kod dam Wam do ściągnięcia tutaj pod poradnikiem wideo. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy podoba Wam się ten sposób, czy widzicie to, żeby to można było jeszcze jakoś rozwinąć fajnie, a może by, co myślicie o tym, czy zrobić, czy mam przygotować kolejny poradniczek i kolejny taki kod, żeby to jednak działało z tymi przerwaniami int 0, int 1, no to zależy, czy odpowiednia liczba osób się po to zgłosi tutaj pod tym poradnikiem, bo jeśli mało, to nie będę robił, bo to już kiedyś było i tak się zastanawiam, czy w ogóle takie rzeczy robić. A początkującym osobom to się oczywiście może bardzo, bardzo przecież przydać. Zarówno to z timerami, jak i to z przerwaniami. Ale to wszystko, jak mówiłem, zawsze ostatnio zależy od Was. Liczę na Wasze łapki w górę. Liczę na to, że dacie znać na dole. Tak, Mirku, jest! Dacie w ogóle swój komentarz, prawda? Warto dać komentarz. Tak, Mirku, chcemy, zrób kolejny poradnik o tym czy o tamtym. I to by było moje na tyle. Zmieściłem się w pół godzince, więc to niedługo, mam na niedługo, nie krótko, jak w sam raz i tak dalej, taka była jakaś pioseneczka.
Moi kochani, a więc dajcie mi znać, czy Wam podoba się taki cykl też poradników o ciekawostkach z języka C, o praktyce, o czystej naprawdę praktyce programowania, żeby nie robić tej konfiguracji zawsze, za każdym razem, od nowa, nie wklepywać jej sobie tutaj w mainie albo nie przygotowywać jakiejś własnej procedurki, tym bardziej, że możemy to zrobić praktycznie dla wszystkich atmeg. Prawie dla wszystkich, jak widzieliście, tak? Dobra, moi kochani, teraz już naprawdę uciekam. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej, pa, pa.